Wyzwanie. W rolach głównych Scott Glenn, Toshiro Mifune, Donna Kay Benz oraz Atsuo Nakamura. W pozostałych rolach: muzyka zdjęcia scena. Reżyseria: Kyoto, Japonia, rok 1945. Los Angeles, Kalifornia, rok 1982. Murphy, pozwól mu się uderzyć. Roy, co mówiłem? Świetnie jest, prawda? Już po nim. Wykończ go. Murphy, nie płacimy ci, żebyś z nim tańczył. Zrób coś. Kocham ten dźwięk. Który? Jak walę cię w brzuch. Znajomi Kuroko? Jestem z nim umówiony. Dobra. Mańkut przygotuje go na Lewusa w walce w Tokio. Tylko spójrz na te ruchy. Niech się cieszą. Pokaż, jak ty walczysz. Jasne. Co ty na to? Za późno na powrót. Murphy, zejdź z ringu.
Wiesz, kogo zwaliłeś z nóg? Jesteś zwolniony. Osioł. Pomóc ci? Miałem czekać, aż wrócisz do domu? Nie jesteś taki głupi, jak wyglądasz. Człowiek uczy się cierpliwości, kiedy ma 4 braci i 3 siostry. Nawet gdy musi do kibla. Spróbuję zapamiętać. Nic, tylko cierpliwość. Już idę. Jestem Toshio Yoshida. Chcę pomówić o interesach. Źle trafiłeś. Byliśmy na treningu. Dostaliśmy adres. Adwokat tego Japońca? Proszę. Meble są, ale nic szczególnego. Telewizor jest mój, czarno-biały. I nie odbiera 2 kanałów. Nie jestem adwokatem. Tyle będę płacić każdego dnia. Za co? Muszę wysłać coś cennego do Japonii. Szukam kogoś, kto mi pomoże. Nie jesteś adwokatem, a ja przemytnikiem prochów. To nie narkotyki. Wyjaśnię. Co powiedziała? Że nie jest pan odpowiedni do tego zadania. Zgadzam się. Zgłoś go do wyścigu wózków i dajcie mi spokój. Panie Murphy, wyjaśnię. Mam zawieźć do kraju miecz należący do mojego ojca. Pewni ludzie też się nim interesują. To jeden z najwspanialszych mieczy. Nie musi tego wszystkiego wiedzieć. Milcz. Przepraszam. Dla mojej rodziny ma ogromne znaczenie. Musi powrócić do domu. Tylko obcy człowiek może go bezpiecznie przewieźć. Dlaczego ja? Przyszliśmy do tego drugiego, ale pan wygrał. Co ryzykuję? Nikt pana nie zna, więc nic. Akurat. Tyle kasy, drugi koniec świata i bez ryzyka? W czym rzecz? To potrwa 4-5 dni. Proszę, zapłata za pierwszy dzień. Poleci pan do Osaki. Bilet powrotny. Będę w tym samolocie. Akiko poleci wcześniej i wszystko przygotuje. Rano odbierze pan miecz z hotelu. Tu jest adres i numer pokoju. Zatknę go za pas i będę nosił. Miecz zostanie ukryty w bagażu. Po przejściu przez cło pojedzie pan taksówką do Kyoto. Pokaże pan to dowolnemu taksówkarzowi. Proszę, trochę naszych pieniędzy. Więc... Załatwione. Okay.
Whisky? Nie. Papierosy? Nie, nic. Nie kombinuj, bo rozwalę ci łeb. Jasne? Chcę widzieć twoje ręce. Otwórz torbę. Posuń do mnie. To nie to. Bez numerów. Wrobili cię, żebyś przywiózł podróbkę? Gdzie jest prawdziwy? Nie wiem, o czym mówisz. To oni. Wyskakuj i uciekaj. Wsiadaj. Jak się podoba Japonia? Znam to uczucie.
Przyjeżdżam tu kilka razy w roku i coraz mniej rozumiem tych ludzi. Na przykład wy dwaj. Zginiecie przez jakiś cholerny stary miecz. Jego rozumiem, bo tu mają świra na punkcie miecza. Uważają, że kiedy ktoś grzebie przy jego mieczu, wpływa na jego duszę. Mam rację? Jeśli musisz zabić, zabij mnie. On nic nie wie. Zaraz się przekonamy. Mojego rodaka nie wolno niedoceniać. Skoro zarabia na życie obrywaniem po głowie, w wolnym czasie nie powinien się mieszać w cudze sprawy. Nie znam się na mieczach. To nasza wspólna cecha. Ja też się na nich nie znam. Ale jego stryj, mój szef i jego ojciec, jego szef, od 35 lat szukają pewnego konkretnego miecza, który należy do mojego ojca. Pamięć wraca? Gdzie on jest? Przyleciał rejsem 062 linii Pan American 2 godziny temu. 10 minut opóźnienia. Ale na pewno wiesz, bo też nim leciałeś. Bzdura. Nad czym płaczesz? On cię wrobił. Równie dobrze ty mogłeś tam skończyć. Spotkamy się z moim szefem. Będzie bardzo zły, więc muszę go czymś uspokoić. Może tobą. Powiem ci jeszcze coś. Ten, co wypadł, miał chyba większe szczęście. Dalej. Od teraz jesteś własnością pana Hideo. Co kradnie poza mieczami? Pan Hideo niczego nie musi kraść, bo ma wszystko. Statki, nieruchomości, tory wyścigów, hotele. A w Bangkoku ma 5-piętrowy burdel. Jest też właścicielem części powietrza, którym oddychasz. Tu się nie odlejesz, żeby ktoś cię nie widział na monitorze. Fajnie, co? Jak można zarabiać na życie, kiedy nie czeka się na miecz? Jest tu prezesem rady nadzorczej, ale to nie jest zwykła rada. Zajmuje cały ten budynek. A kto siedzi po drugiej stronie i czeka na jego dobre słowo? Prezesi 50 największych firm w Japonii. Jak dobrze poszperasz, znajdziesz też firmę General Motors. Poznaje pan? To brat miecza, którego szukam.
Gdzie jest? Facet na wózku powiedział, że przyleciał wcześniejszym rejsem, zanim pański człowiek zepchnął go ze skarpy. Pomówimy później. Nie mogę uwierzyć, że Tosio spuścił ten miecz z oczu. Płacą ci za milczenie? Dam 4 razy więcej, żeby poznać prawdę. Chciałbym móc panu odpowiedzieć w zamian za lot do Stanów. Akurat. Jesteś martwy. Ando, proszę. Może nasz gość ma głowę pełną kłamstw. Nie wiem, co ci powiedziano, ale ten miecz jest mój. Zasłużyłem na niego dawno temu. Gdybym na Okinawie nie stał zbyt blisko miejsca, w którym spadły pociski amerykańskie, miecz nadal należałby do mnie. Kiedy 3 dni później ocknąłem się w amerykańskim szpitalu polowym, zobaczyłem, jak jeden z waszych sprzedaje miecz za karton papierosów. Sierżant na pewno ucieszył się z tego prezentu. Tego miecza szukałem przez 37 lat, ale niestety nie doceniałem mojego brata. Sprawdził kolejnych 4 właścicieli i trafił do Los Angeles. Ja byłem głupi. I ty jesteś głupi. Witam, panie Dunstan. Nie, to nie plotka. Ale nic na to nie poradzę. Oczywiście, że przekażę wiadomość. Na zamknięcie giełdy nowojorskiej proponuję udziałowcom 35 punktów za akcję. Panie Dunstan, proszę wymyślić coś lepszego. I niech pan zachowa rozsądek. Przyjacielu, nie chcę pana obrażać, ale czy będąc na moim miejscu, nie postąpiłby pan tak samo? Dziękuję za komplement. Obawiam się, że nie. Wykluczone. Dobry jest, nie? Mógłby zdzierać skórę warstwami. Jest w domu mojego brata? Gdyby pan znalazł głupka chętnego do przewiezienia podrabianego miecza, powiedziałby mu pan, gdzie jest prawdziwy? Pana człowiek ma rację. Jestem już martwy. Racja. To ma sens.
Boże, już jest dobrze. Co? Leż spokojnie. Straciłeś dużo krwi. Tyle co gość, którego dźgnęłaś na torach? Dziwnie, dziękujesz za uratowanie życia. Gdybym znał tę metodę leczenia, dałbym się zastrzelić. Trzeba oczyścić ranę. Rodzinna recepta. Śmierdzi. Gdzie ja jestem? Co to za miejsce? Dom mojego ojca w Kyoto. Teraz lepiej? Tak. W porządku. Omal mnie nie zabili. Oberwałem nożem. Skończyłem w rybich bebechach. Więc czym jest odrobina brudu na ranie? Nie ufam ci, kiedy jesteś miła. Chyba czujesz się lepiej? Tak. Na tyle, że mogę odejść. Chcę pogadać z twoim ojczulkiem. To on? Cholera. Możemy porozmawiać? Zapłać, ile mi się należy, a zaraz się wyniosę. Chodzi mi tylko o dług. 2000 dolców. Nie zażądam zwrotu za samochód pancerny na lotnisko. Jeśli z tym mieczem jest tak, jak myślę, to jest po sprawie. Prochy mojego brata.
Są naprawdę dobrze. Mogę usiąść, czy boisz się coś złapać? Siadaj, gdzie chcesz. Dlaczego wy to wszystko robicie? Ćwiczymy, medytujemy. Czekamy na walkę. Jeśli mówisz o tych, co myślę, to nie ma z nimi żartów. Postarajcie się o ciężką artylerię. Używamy broni tradycyjnej. Zmiażdżą was. Gdzie oni są? W powietrzu. Szaleńcy zabijają się dla jakiegoś prezentu wojennego. Powiem mistrzowi, że chcesz odejść. Jest mi winien pieniądze. To też mu powiem. Już to widzę. Zdejmij buty. Proszę. Jesteś ogrodnikiem? Nie. Zręcznie sobie radzisz. Chcę się uczyć miecza, jak pozwolą. Więc dlaczego trzymasz grabie? Najpierw trzeba ciężko pracować. Robić różne rzeczy. Jak ci na imię? Jiro. Gdzie nauczyłeś się angielskiego? W szkole, a ty? To wasze zwierzęta domowe? Nie. Kolacja. Kiedy ugotujecie? Nie ugotujemy. Świeże smakują najlepiej. Jedz. Dobre. Niezłe. Zwłaszcza jak nie dotyka języka. A to co? Przysmak. Nie dla mnie. Musisz. Tak byłoby nieuprzejmie. Czuję, jak się wije. Powoli, to sake. Jest mocna. Z tym sobie poradzę.
Może jest smażona pierś kurczaka w sosie wiejskim? Albo hot dog na ostro. Wolałbym hot doga. Pewnie dostałbym surowego. Co to? Macki ośmiornicy? Cholera. Dawajcie, co macie. Może pływać, pełzać lub latać, i tak zjem wszystko na surowo. Dzięki, że wciągnęliście mnie w swoją wojnę. Gdyby parę tygodni temu ktoś się ze mną założył, że będę siedział nie czując nóg i wcinał żywe jedzenie, to bym przegrał. Podziękował za wspaniały posiłek. Śmierdzisz. Ja? Zaraz ci skopię tyłek. Zobaczysz, tobie i każdemu. Chcesz walczyć? Pewnie, że chcę. Będziesz walczył z Kubo. Potem dostaniesz pieniądze i będziesz mógł odejść. Broń? Bez broni. Nie odniesiesz uszczerbku, jeśli odmówisz. Od razu możesz odejść. Zasady? Walka o życie. Kubo, zacznijmy. Daj mu pieniądze.
Panienko? Masz tu 10 dolarów. Za 3 drinki. A to dla ciebie. Weź sobie wolne. Dziękuję. Chwileczkę. I jeszcze to. Żartujesz. Co to jest? Za muzykę. I siedział pan z ładną dziewczyną. Nie siedziałem z ładną dziewczyną. Ona siedziała ze mną przez 2 minuty. Proszę zapłacić, co się należy. Powiem ci, co się należy. Bardzo przepraszam. Rick, chodź tu i usiądź. Jak mnie znalazłeś? W Kyoto mądrale z Ameryki zawsze kończą w tym barze. W tej grze jestem coraz lepszy. Mówią o narkotykach, o tym, jak jest w Tajlandii, że to podły kraj, że chcieliby wrócić do domu. Gdyby w Stanach coś się działo, już by się tym zajęli. Mówiłem wcześniej. Zacznę od dobrych wieści. Wybaczyłem ci. A teraz lepsze. Będziesz naprawdę bardzo bogaty. Jak? Twoja głowa. Iloraz inteligencji spada z każdym ciosem. Ile razy musisz oberwać, żeby nakręcić 15 tysięcy dolców? Spróbuj na to odpowiedzieć, póki masz czym myśleć. Uważasz, że jesteś coś winien temu, co przywiózł miecz? Dla niego 3 razy omal nie zginąłeś. Ile ci zapłacił? Wiesz wszystko, a tego nie? 2000. Tanio się sprzedajesz. Mojej reputacji zaszkodziłeś więcej niż za 2000. Wiesz, co zrobić, żeby zacząć normalnie żyć? Wróć tam i powiedz, że chcesz się uczyć. Pewnego dnia zostawią cię z tym mieczem, a ja będę czekał na rogu z 13 000. Gdzie tamte 2? Schowaj to. Ufam ci. Dlaczego? Nie chcesz, żeby wyłowiono cię z rzeki. Powiedz mu. Sam powiedz. Jeśli mówisz poważnie, na pewno zrozumie. Widziałeś, jak walczyłem. Oberwałem już, ale nie tak jak od niego. Byłem za słaby. Naucz mnie. Zrobię, co każesz. Uklęknij przed mistrzem Yoshidą. Ja nie klękam. Coś innego? Yoshi.
Mówi, że cię przyjmie. Zwykle uczniowie przez całe życie zgłębiają drogę mistrza. W twoim przypadku może ono nie być dość długie. Jest trudno. Trzeba wytrzymać. Spełnić swoją powinność. Wiesz, co to powinność? Giro? Podejdź tu. Pogadajmy. Weź rzeczy. Wiem, co czujesz. Płyniemy tym samym statkiem. Giro nie lubi statków. Tak jak Rick. Ile masz lat? Siedem. Na świecie jest wiele rzeczy, które człowiek musi robić, choć tego nie lubi. Zostaniesz wojownikiem? Giro nie wojownik. Giro hańba. Daj spokój. Co to ma znaczyć? Sensei mówił, że pewnego dnia będziesz jego najlepszym uczniem. Naprawdę, ciebie bym nie pokonał. Założę się, że pewnego dnia będziesz ćwiczył szermierkę z samym mistrzem. A ja będę prał twoje rzeczy. Tylko musisz mieć cierpliwość. Cierpliwość? Tak. Kiedy bardzo czegoś chcesz, czekasz, aż to dostaniesz. Cierpliwość. Mistrz cię tego nauczył? Nie. Pewien mądry człowiek z sześcioma pojemnikami na śmiecie.
Pomogę ci. Kiedy Rick będzie prał ubranie Giro, niech ma cierpliwość. Co robisz? Sprzątam po kolacji. Pracuj dalej. Dobranoc. Cały czas mnie obserwowałeś? Zawsze wiedziałem, że sięgniesz po miecz. A gdybym spróbował uciec? I tak bym tego nie zrobił. Mistrzu Yoshida, to należy do ciebie. Please.
Wybacz mi, proszę, i znów mnie przyjmij. Najpierw pokaż, że jesteś tego wart. Jesteś szalony. Od teraz bez jedzenia, wody i cienia. Nawet nie myśl o ciele. Skup się na innych rzeczach. Zostań jak długo zdołasz. Stars at night are big and bright, deep in the heart of Texas. Reminds me of the one I love, deep in the heart of Texas. This is bullshit! To bez sensu. Głupek ze mnie. Śniadanie? Kubo, zmieniasz zasady? Osioł. Robaki włażą, robaki wyłażą, robaki grają w karty. Wynocha stąd. Już. Wynocha. Wody? Nie. Wykopałeś dół. Robią z ciebie wojownika. Może Jiro też wykopie. Nie radzę. Tuż obok ciebie. Kocham cię, mały. Śniadanie mistrzów.
5 dni. Mistrzu, ile wytrzymałeś? 5 dni. Rick? Sensei Yoshida chce cię widzieć. W Japonii pojedynek to ketto. Przeżyć może tylko jeden. Mój ojciec właśnie wyzwał jego brata na pojedynek. Stryj się zgodził. To obowiązek mistrza Yoshida. Musi zwrócić miecz temu domowi. Warto dla niego żyć, ale i umrzeć. W przeciwnym razie okryłby się hańbą. Mistrzu, długo na to czekałeś. Pojedynkiem rządzą pewne zasady, żeby nikt nie okrył się hańbą. Z każdym będzie 4 jego uczniów. Mistrz Yoshida chciałby, żebyś był jednym z nich. To zaszczyt. Dziękuję, mistrzu. Nie dziękuj. Chcę pokazać, co zrobiłem z ich złodziejem. Drogi bracie, nie chcę walczyć w pojedynku. Miecze należą do mnie i chcę je dostać. Zapomniałeś, czym jest honor? Honor mnie nie obchodzi. Oddaj albo zginiesz. Wybieraj. Miecze nie należą do ciebie. Postąpisz jak zechcesz. Mam inne sprawy. Czekaj. Rick, odmieniłeś się. Masz bardzo bojowy wygląd. Dobrze, bo wkrótce odejdziesz z tego świata. Hideo czeka tylko tego miecza. Cofnij się, albo go zabiję. Dziś nikt tu nie zginie. Oddam miecz. Wyciągnij go. Już! Dlaczego ty? Zrób to do diabła. Wyciągnij i trzymaj przed sobą. Wyciągnij, jestem gotów odebrać zapłatę. Chodź i zabierz miecz. Nie jesteś głupkiem, za jakiego cię miałem. Thank you.
Mistrzu, mogę? Mistrzu. Mieczami nie wygramy z pistoletami. Dziś mieliśmy szczęście. Nie rozumiesz, że on nie uznaje twoich zasad? Twoi ludzie robią, co każesz, i wszyscy zginą. Mistrzu, czy warto? Nie wiesz o równych. Akiko, opowiedz mu. Ojcze, mów. Mój brat, Toshio, którego śmierć widziałeś, zmienił moje życie w koszmar, kiedy dziadek miał przekazać miecze mojemu ojcu. Chociaż to było zanim się urodziłam, tamtą noc przeżywałam setki razy. Miecze miały być przekazywane z pokolenia na pokolenie. W czasie ceremonii, niezmiennej od 500 lat. Mów dalej. Byli tam mój ojciec, matka, dziadek i Hideo z kilkoma swoimi wojownikami. Kiedy dziadek podał miecze mojemu ojcu, Hideo chwycił miecz i przeciął mu kręgosłup. Rozległy się strzały. Jeden z ludzi Hideo z zimną krwią zabił dziadka. Ojciec podbiegł do niego, a ten przeklął Hideo. Umierał. Chcesz, żebym oddał miecz temu człowiekowi? Ten miecz, jemu równy, przez pokolenia były duszą honoru naszej rodziny. Chyba rozumiem. Nie rozumiesz, ale ja cię nauczę. Dlaczego ojciec nauczył cię walki?
Chciał mieć jeszcze jednego syna. Mama zmarła, próbując go urodzić, ale urodziłam się ja. Nieźle ci idzie. Jako kobietę omija mnie wiele rzeczy tego świata. Prawda, że chcesz mieć równych? Czasem chciałabym, żeby znikły. Wydaje się, że wszystkim sprawiają kłopoty. Mam nadzieję, że się mylisz. Dlaczego? Kiedy odejdzie, chcę, żeby się wziął. Nie ma mowy. Myślałam, że Kubo. Ale ojciec uznał, że mnie chce tak samo jak miecza. Widziałem, jak Kubo na ciebie patrzy. Ojciec miał rację, ale ja jestem Amerykaninem. W Zen znana jest opowieść o największych darach dla najmniejszych istot. Wielkie dzięki. A może wystawia mnie na próbę? Ojciec niczego nie robi wprost. Prześpij się. Potrzebujesz tego. Rick? Gdzie jest mistrz? Nie tu. Co się stało? Akiko znikła. Jak to? Mistrz zabronił komukolwiek wychodzić. Spytaj Kubo. On pilnuje bramy i on ją wypuścił. Głupi draniu. Dlaczego ją wypuściłeś? Zdradził nas. Przepraszam. Nie przepraszaj. Dio, nie wojownik. Jesteś wspaniałym wojownikiem, jak my wszyscy. Nawet tamten łomus. Tyle, że jemu może się uda. Wytrzymaj, Dio. You'll be all right. Take care.
Nic mu nie będzie, zająć się. Na pewno. Do następnego razu i jeszcze następnego. A potem co, mistrzu? Jesteście szaleni. Gorsze jest to, że ja jestem równie szalony jak wy. Tak? To ja, Akiko. Jak Jiro? Lepiej. Tęskni za tobą. A ja za nim. Co z Yoshidą? Nadal czeka na Hideo, jak to robił przez 37 lat? Jak myślisz? Staram się nie myśleć. Napijesz się? Dzięki, nie. Masz urlop czy jak? Ojciec mówi, że lata spędzone w szkole zepsuły mi rozum. Więc po co cię tam wysłał? Dzięki mnie dostawał wieści ze świata. Wolał nie mieć w nim żadnego udziału. Chcę, żebyś wrócił. Twój ojciec tak powiedział? Yoshida wysłał cię po mnie? Nie wie, że tu jestem. Rick, chcę, żebyś wrócił. Zostań tutaj. Ze mną.
Rick, zgubiłeś dziewczynę? Ja ci nie pomogę, ale może on? Spójrz. Wygląda znajomo? Pamiętasz go z targu rybnego? Lepiej posługuje się karabinem niż nożem. Nie zabijaj jej. Miło nam, że to nie było chwilowe. Nakazał jej pilnować, póki nie zostanie odstawiona w bezpieczne miejsce. Nie zabijajcie jej. Jeśli będziesz grzeczny i poczekasz godzinkę, będzie miała szansę. Weź mnie. Kto by cię chciał? Stary nie wymieni miecza na Amerykanina, który zabawiał się z jego córką. Uważaj. Powinieneś martwić się o siebie. Dostanę Akiko, drugiego równego, a potem Hideo. W jaki sposób? Będę o nich walczył. My będziemy walczyć. Nie. Ty już dość zrobiłeś. Sam pójdę. Mistrzu, idę z tobą. Ty masz pilnować domu. Dobrze, mistrzu. Spisz się jak należy. Alarm. Powtarzam, alarm. Ktoś się przedarł. Są w ogrodzie. Przyjdź.
przyszedł w samą porę. Ando, sprawdź to. Są w budynku. Brat przyszedł wyrównać rachunek. Ojciec cię zabije. Być może jeden z nas dziś zginie. Osaka? Niech Ando pilnuje bratanicę. Muszę się przebrać w coś odpowiedniego dla naszych gości. Thank you.
Już czas sprowadzić Akiko. Długo na to czekałem. Nie będziesz zadowolony, póki cię nie zabiję. Nie będę zadowolony, póki miecze nie będą razem. Równi będą należeć do mnie, a ty, bracie, umrzesz szlachetną śmiercią. Odwołać alarm. Powiedz, że intruzów schwytano. Nie chcę, żeby mi przeszkadzano. Szkoda, że kończy się w ten sposób. Nigdy nie wyjdziesz stąd żywy. Oddaj mi miecz. Chodź go weź. Jak sobie życzysz. Hey!
Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Władysław Wojciechowski. Czytał Maciej Gudowski.